więc od razu mu zabrali tak, jak złapać, bo nie, bo znaleźli, bo on jakby się to rzucił w krzaki gdzieś. No i tam, jak ona się zdradza, nie ma, to natychmiast wezwała i tam znaleźli. Nie wiem, jakie wtedy na tym ustaleniu, oczywiście w kadrze były, jakie na tym obozie były ustalenia w kadrze, na ile to daleko mogło zajść, tak? No bo rozumiem, że były jakieś ustalenia między tą kadrą obozu, a tymi wychowawcami, czy tam jakąś instytucją, która wpadła na ten pomysł. W każdym razie ja pamiętam, że trochę tam pod górkę robiłam oczywiście takie, że nie powiem komendantowi, na przykład jak w sztok piana na przykład rzedgałam w namiocie i takie różne rzeczy. No, na obozie tego się nie zdarza, takich rzeczy, nie? No, przynajmniej ale... mam nadzieję. Ale... A pamiętasz, kto był wtedy komendantem? Jurek Kwinta. Jurek Kwinta. Na HSN-ie Jurek tak, Kwinta. Na drugim był Jurek Kwinta. Ale była oboźna, bo ja to pamiętam. Na HSN-ie, ja byłam oboźna. Nie? Ale były dwa HSN-y. Na drugim. Dwa HSN-y. Mówię o sierpniu. Tak. 84. To Jurek Kwinta 84. Był, to Jurek Kwinta był komendantem. Okej. Okay. No to nie mogliśmy zupełnie z Bogusiem. Andrzeja, pytajcie o... Ja byłem kwaterniczym. Tak. Bo już tam był. Nie, bo ze mną to było... To... Wtedy Kwaśniewicz przyjechał z obserwatorium astronomicznym? Nie, rok wcześniej. Rok wcześniej. Na Benę przyjechał. Na Benę. W ogóle nie powiedzieliśmy o obserwatorium astronomicznym. No. W tamtych czasach to było wyzwanie. I jak się zgubił, zgubiła się, turysta się zgubił na Połoninie. A ze świeczką poszli go szukać. I tymi urządzeniami tam szukaliście, czy tam się coś porusza. Coś takiego było. Ja ze świeczką, to jak żeśmy mieli kolonię zuchową z Bogusiem się w lipcu w Wrocławicach i okazało się, że trzeba wymienić rusztę. Tak poprawiali, jak coś źle powiem, w piecu. No, to szkole podstawowe, tak. Kolonia była w szkole. Dzieci muszą spać, tego my z Bogusiem idziemy szukać gliny, tak? Tak. I też tak. Okazuje się, że latarki nie mamy. No trzeba mieć świeczkę. Jak starzy chodzi. Wzięliśmy świeczkę. No i potem okazało się, że tak idziemy, Boguś kopie, no nie gdzieś tam wylądowaliśmy, ciemno, Boguś kopie. Ja próbuję zapalić tą świeczkę, wiatr, gasi, więc Boguś kopie, no nie? A to było w pierwszym dniu. Ale nie, to było w pierwszym dniu, bo ja pamiętam, że te ręce miałam z tej gliny i jakieś dziecko krzyczało, płakało i trzeba było iść i trzeba było schować te ręce i po prostu to dziecko spokojnie, żeby spało. A to nie mogłaś powiedzieć. No, oczywiście w tą kolonię, to oczywiście przygotowała nas. Pani Lorenz, Ola Lorenz, która pracowała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. I ta kolonia była dla tych dzieci z tych rodzin wielodzietnych, finansowana przez to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, chyba TPD. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ja myślę, że tam były jeszcze dzieci. Pomysł był logopedyczny. Pomysł był taki, bo w ogóle Ola Lorenz jako logopeda, tak? W tamtych czasach działała. Pomysł był taki, że my robimy kolonie, dajemy instruktorki, kadrę, wyżywienie, spanie i jedzenie. TPD daje wybrane dzieci z tych swoich poradni logopedycznych i finansuje to, nie? I przyjeżdżają zawodowe logopedki, które mieszkają na tej kolonii i jest tam pół dnia to jest praca logopedyczna, pół dnia to jest praca zuchowa. No i taki był w ogóle pomysł tej kolonii. Oczywiście te wszystkie pomysły miał Bogdan Szetedli, który... No to pojedziecie na taką kolonię. Pojedziecie na taką kolonię. Nie? Ludzie mają po 18 lat, zorganizuj łóżka, materace, kanadyjki. Dałeś radę? Na kolonię. Dałeś radę? Dało się.